Cześć, z tej strony Macek i dzisiaj chciałbym opowiedzieć o chyba najgorszym mauncie, jaki kiedykolwiek wyszedł Risen Today. Mowa tutaj o tej plainie. Myślicie, że ten mount jest super duper ultra bezpieczny? Nic bardziej mylnego. Tia. Na tą chwilę jest to pierwszy i jedyny mount, który potrafi cię zabić. Całe szczęście da się uniknąć śmierci w przypadku rozbicia się. Sam wybuch zadaje 200 HP, więc wystarczy mieć armora Flag Vest więcej niż 200 HP. Co do samego mounta, Piecer dodawając go chciał chyba pocieszyć tych, którzy nie mają kaczki lub sanek. No, mnie chociażby nie pocieszył, ale lepsze to niż Jetski. Plan jest strasznie skuteczny do ucieczek od hord, ale tylko jeżeli ją przewidzisz. Strasznie trudno jest tym odlecieć, jeżeli za plecami masz stado Edgarów lub Brutów. Na Battle Station ten mount jest kompletnie bezużyteczny. Jesteś bardzo łatwym celem podczas startowania, jak i samego lotu. Gameplay jest strasznie wolny, ale troszeczkę szybszy niż decki. Jeżeli masz kaczkę lub sanki, to najlepiej tylko tego używaj. A jeżeli nie masz, to idź z buta. Nie marnuj czasu na tej plane'a. Najlepsze jest to, że jest to jeden z dwóch mountów, które wyszły w świątecznym evencie z 2019 roku. Warto dodać, że jest to jedyny event w historii Isn't to Die, w którym wyszły aż dwa mounty. Drugim jest M2 Tripod, który także jest useless. Działko, którym nie da się poruszać i można je postawić tylko raz. Po co to w ogóle wyszło? Przed nerfem jako tako był przydatny na bossy. Nieograniczona amunicja i niezniszczalność stanowiło dobrą ofensywę na przykład Chronosa. Po nerfie dostał ograniczoną amunicję w postaci 400 strzałów albo amunicji, jak dobrze pamiętam. Można go także od teraz zniszczyć. Kompletnie nie polecam go brać na kampanię lub rescue. Używając Tripoda jesteście bardzo łatwym celem do Bruta. Dajecie mu wtedy łatwe 120. Tak jak mówiłem wcześniej, może być użyteczny tylko na bossy. Jest to tylko moja osobista opinia, jak i rady. Nie bierzcie tego do siebie, gdyż dla mnie jest to jeden z gorszych mountów, ale dla kogoś może być to najlepszy, jaki kiedykolwiek wyszedł. Dzięki wszystkim za oglądanie. Widzimy się już niedługo. Pa, pa!